Jak wiecie, Szwedzi zaatakowali Rzeczpospolitą w lipcu, w lecie 1655. Jesteśmy Szwecją już, nie Polską. Matkę tam mordują! Zdrada! I odnosili wielkie sukcesy przez pierwsze pół roku. Dopiero od czasów nieudanego oblężenia Częstochowy los się od króla Karola Gustawa odwrócił. Coraz więcej oddziałów polskich, które na początku zdradziły, wracały na służbę króla Jana Kazimierza i hetmanów. Jeśli wasza dostojność rozstrzelasz go, to wszyscy Polacy z naszego obozu przejdą do Jana Kazimierza. I Szwedzi w pogoni za resztkami wojsk koronnych zapędzili się aż pod Zamość. Żebym miał ścigać mego kochanego królewskiego brata przez całą Polskę. I tak go dopadnę. Którego nie mogli zdobyć. Będziemy w Zamościu, wam opowiemy, jak to wyglądało. I później dotarli aż do Przemyśla. I tam sytuacja wojsk szwedzkich stała się wręcz beznadziejna. Po pierwsze, była straszliwa zima. Co prawda Szwedzi byli do niej przyzwyczajeni jako lud północny, ale nie mieli już absolutnie nic do jedzenia. I wtedy nastąpiła ta słynna scena, którą Jerzy Hoffman świetnie opisał w filmie Potop. Jak król powiedział: nakazuje odwrót. I spod Przemyśla zawrócili na północ w kierunku Warszawy, gdzie mieli się spotkać z resztą wojsk. Ale za nimi podążał jak lis za kurą Stefan Czarniecki. Razem z wojskami Jerzego Lubomirskiego i litewskimi Pawła Sapiechy ze wszystkich stron atakowali szwedzkie podjazdy, prowadzili wojnę partyzancką. Byli za słabi, żeby stanąć w polu i walczyć ze świetną szwedzką piechotą i artylerią, więc prowadzili tak zwaną wojnę podjazdową, dziennie zabierając Szwedom 5-6% wojsk. I Szwedzi pod koniec marca 1656 roku znaleźli się w Kleszczach. Obok Sandomierza są widły Wisły i Sanu. Tu jest Wisła, tu San. Czyli jest to dokładnie miejsce, w którym teraz się znajdujemy. Właściwe dzisiejsze widły Wisły i Sanu znajdują się tam, gdzie dzisiaj widzicie na mapie. To wam akurat teraz pokazujemy zdjęcia z drona, które dzisiaj wykonaliśmy. Natomiast w roku 1656 San płynął gdzie indziej. Płynął tu. To jest starorzecze rzeki San, które obecnie jest takim jeziorem w kształcie rogala. Na mapie wam go zaraz pokażemy. Tu kiedyś płynął San i tu stały wojska polskie Lubomirskiego, Czarnieckiego i Sapiechy, a po drugiej stronie od końca marca 1656 roku stanął Karol X Gustaw i tam usypał warowny obóz. Szwedzi mieli przerąbane. Nie było znikąd ratunku. Ze wszystkich stron otoczeni przez polskie wojska. Ale Polacy dowiedzieli się, że z od strony Warszawy idą dla Szwedów posiłki, więc Czarniecki i Lubomirski ruszyli na północ, by stoczyć walkę z nadchodzącymi szwedzkimi posiłkami. Natomiast tutaj naokoło tego jakby kotła, tego obozu warownego pod Gorzycami i Motyczami, to jest akurat wioska Motycze, do pilnowania Szwedów zostały tylko wojska Sapiechy, czyli pospolite ruszenie, czeladź obozowa i chłopstwo. Szwedom jednak udało się gdzieś w tym rejonie zbudować mosty pontonowe, zdobyć przyczółek i już 5 kwietnia 1656 roku król szwedzki przedarł się tędy, pokonał słabe wojska polskie i ruszył w kierunku Warszawy. Czyli żelazna wola i dyscyplina
szwedzkich dowódców pozwoliły na opanowanie wręcz beznadziejnej sytuacji, ponieważ Szwedzi mimo straszliwych chorób, głodu, mrozu, braku zaopatrzenia nie dali się rozbić. Cały czas trzymali się w kupie, w regularnych oddziałach. Oficerowie wydawali rozkazy, żołnierze się słuchali, nie było żadnego rozprzężenia. Dzięki temu udało im się przetrwać i przedrzeć. Stamtąd tu. Dlatego jesteśmy tutaj, ponieważ za tą rzeką, jakieś 150 metrów stąd, za tym akwenem, może widzicie stąd, my to później sfilmujemy z powietrza, są pozostałe do dziś dnia szwedzkie szańce. Takie kopce, które Szwedzi szybko usypali pod koniec marca 1656 roku. I tam byli okopani, tam trzymali swoje armaty, tam czekali szwedzcy strzelcy na ewentualny atak Polaków, który mógłby nastąpić ewentualnie z tej strony, jeżeli chcieliby Polacy zaatakować od strony rzeki, na przykład poprzez most pontonowy, a z drugiej strony, od strony lądu, że tak powiem, od strony południowej, szańce były znacznie bardziej rozbudowane, z tym, że dzisiaj już nie ma żadnych śladów po nich. To jest jedyne miejsce, w którym jeszcze istnieją ślady szwedzkiej obecności, chyba w całej Polsce. Tam można zrobić zbliżenie, gdzie pokazuję palcem, jest takie górka, wzgórze. To wszystko jest usypane rączkami szwedzkich rajtarów. Prawie 400 lat temu. 365 lat, o ile dobrze policzyłem. Spytacie, czemu nie jesteśmy tam? Otóż niestety ta wioska Motycze jest tak skonstruowana, że żeby dostać się do szańców, trzeba wjechać na prywatną posesję jakiegoś człowieka, wejść mu do domu, przejść przez kuchnię, wyjść na ogródek i dopiero potem za miejscem do grillowania są szwedzkie szańce. Krótko mówiąc, nie da się tego zrobić. Chyba, że jest się rodziną albo znajomym tego pana albo pani. Byłem tam przed chwilą sprawdzić i cudem się w ogóle udało zawrócić, bo droga jest wąska i bez wyjścia. Także teraz wrócimy na chwilę, weźmiemy drona i spróbujemy wam to sfilmować z góry. Także kiedyś San był tu, a dzisiaj jest kilkanaście kilometrów na wschód.